Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak obrabiać zdjęcia w telefonie. Wybrałem zdjęcia, które były zrobione telefonem parę lat temu przez amatora, które są często za ciemne, albo mają po prostu jakieś wady. Pokażę Wam, jak przygotować je pod Instagrama. Żeby zacząć obrabiać zdjęcia, potrzebujecie jednej aplikacji, która nazywa się Adobe Lightroom. Ona brzmi strasznie, wiem, że ta nazwa przeraża wiele osób, ale ona jest naprawdę łatwa, jeżeli nauczycie się paru podstaw. Zaczynamy od ściągnięcia aplikacji. Wchodzicie w Apple Store, albo jeżeli macie Androida, to wchodzicie w Google Play'a i szukacie Lightroom. Proszę bardzo. Wybieracie Lightroom CC, ściągacie go na telefon. W międzyczasie oczywiście zachęcam Was do odwiedzenia swojego profilu na Instagramie, to tam wrzucam zdjęcia, które rozwijam już od 2 lat. Wcześniej, tak jak widzicie, umiejętności były bardzo słabe. Zresztą zobaczycie w tym odcinku, jakie zdjęcia odgrzebałem tutaj w starociach. Pod koniec tego odcinka dostaniecie ode mnie za darmo preset, który pozwoli Wam zacząć od obrobionego zdjęcia, a potem tylko dostosowywać je do swoich potrzeb. Wchodzimy w Adobe Lightrooma, skipujemy te wszystkie rzeczy, rejestrujemy się przez Facebooka. To jest darmowa aplikacja, więc się nie przejmujcie. Może się nią bawić w telefonie. Wchodzimy. Tak, chcę uzyskać dostęp do zdjęć. Robimy coś takiego. Chcemy dodać zdjęcia, więc klikamy w dolnym prawym rogu. Tutaj ten plusik. Wybieramy zdjęcia, które chcemy użyć. Klikamy najpierw w górny prawy róg w te 3 kropki. Tam bierzemy select i możemy parę zdjęć wybrać. W pierwszej kolejności musicie pamiętać o tym, żeby ustawić światło i horyzont. I pokażę Wam, jak to zrobić. Wchodzimy w pierwsze zdjęcie. Pierwsza rzecz, którą możecie zrobić, to bardzo często działa, to kliknąć po prostu w auto. Proszę bardzo, nagle widać, że na ciemnym zdjęciu pojawiło nam się wnętrze knajpy, w tle widać, że jest jakaś woda. Ale chciałbym, żebyście Wy potrafili to sami zrobić, więc cofamy tą opcję, klikamy u góry tutaj w tą strzałkę, która zakręca się w lewo. Teraz robimy tak, że wchodzimy w light, czyli światło, i mamy różne opcje. Ekspozycja, exposure, to jest albo rozjaśnienie, albo ściemnienie zdjęcia. Z tym będziemy się też bawić. Ale w pierwszej kolejności chcielibyśmy rozjaśnić pomieszczenie, więc wchodzimy w opcję shadows, czyli cienie. Wszystko to, co jest blisko, co jest ciemne. Najczęściej jest to twarz, osoba, która jest w pierwszym kadrze. I podciągamy shadows, patrzcie. Podciągnęliśmy, już widać, że coś się dzieje w tej knajpie, że tu siedzą jacyś ludzie i piją w barze po lewej stronie. Teraz chcemy zrobić jeszcze jedną rzecz. Chcemy ściągnąć tak zwane highlighty. Czyli to są najjaśniejsze punkty w zdjęciu. Najczęściej jest to tło. Wchodzimy w highlighty i ściągamy je nie za mocno, bo ono też ściągnie nam jasne kolory w zdjęciu. Więc chcemy tak delikatnie zejść, żeby było widać, co jest w tle. Dobrze. Mamy zdjęcie. Już widać, że jest nieźle, ale chcemy troszeczkę podbić też kontrast, bo ono jest trochę mdłe. Więc wchodzimy w kontrast i podkręcamy go delikatnie, nie za mocno, tak żeby było widać rzeczywiście, że to, co jest ciemne, to jest ciemne, a to, co jest jasne, to jest jasne. Albo możemy zrobić drugą rzecz, która też jest bardzo fajna. Wchodzimy w efekty i mamy opcję clarity. To jest taka przejrzystość. I przejrzystość, jeżeli podkręcimy bardzo mocno, no to będziemy mieli taki efekt, wiecie, taki HDR-owy, taki trochę mroczny, że wszystko jest takie ciemne, jasne. Tu trzeba bardzo uważać, żebyście nie przesadzili z tym efektem, bo to początkujący fotografowie właśnie się w coś takiego bawią. Tu chodzi o to, żebyście nie poszli dalej niż o 20 do góry. I zobaczcie. Wcześniej, jeżeli przytrzymacie zdjęcie, to zobaczycie, jak wyglądało przed obróbką. Trzymacie je przyciśnięte. Proszę bardzo, było ciemne, nie było widać, co jest w środku. Jak je rozjaśniliśmy, już widać, że jest to knajpa, a w tle nawet jest jakaś woda. Teraz kolejna bardzo ważna rzecz, to horyzont. Widać w tle, że horyzont nie jest równy. Wchodzimy sobie w crop. Przybliżamy 2 palcami. Ups, nie za mocno. I teraz zobaczcie. Możemy zrobić tak, że przygotujemy zdjęcie od razu pod Instagram. I albo robimy kwadrat, albo robimy format 5:4, tak jak widać u mnie na Instagramie, że zdjęcia są pionowe i zajmują więcej miejsca, jak ludzie palcem scrollują w dół. Bierzemy 5:4, czasem nie da się tego zrobić w pionie, więc wtedy musicie kliknąć tutaj w custom, ustawić sobie tak, żeby to było pionowe zdjęcie, a potem je przyciąć do formatu 5:4. Proszę bardzo, mamy 5:4 i teraz chcemy wyrównać horyzont. Proszę bardzo, nie chcemy nikomu ucinać tutaj rąk, nóg, więc chcemy, żeby na przykład dziadek tutaj z koleżankami był na naszym zdjęciu. W tle horyzont jest równy.
damy tutaj trochę tej lampki po prawej, klikamy akceptację ptaszkiem po prawej stronie i mamy zdjęcie, które wcześniej wyglądało tak, a teraz już widać, co się na nim dzieje. Spróbujmy z kolejnym zdjęciem, żebyście wiedzieli, jak to robić i powtarzać. Wchodzimy w zdjęcie, w którym w pierwszej kolejności chcemy wyrównać horyzont, czyli klikamy w krop. Teraz tak. Zróbmy kwadrat, żeby łatwiej było je widać. Kliknąłem square. Horyzontu tutaj nie ma, ale możemy się odnieść na przykład do tej lampy po prawej stronie, czyli tego słupa. Jeżeli słup nie był krzywy na zdjęciu, to możemy sobie wyrównać do tego słupa. Więc wydaje się, że horyzont się nadaje. Klikamy akceptację, mamy wyrównany horyzont, ale on nadal jest ciemny. Pierwszy plan, na którym praktycznie nic nie widać. Więc wchodzimy w light, bierzemy shadows, podkręcamy shadows. Zobaczcie, już widać. Od razu widać, co się dzieje na zdjęciu. Chcemy wyciągnąć chmury, które są w tle. Więc highlightami schodzimy w dół. Patrzcie. I już widać chmury. Zdjęcie, jak widzicie, jest dosyć mdłe, więc podciągamy leciutko kontrast. Już od razu robi się cieplejsze. Kolejna rzecz, którą chcemy zrobić, to wejść w efekty, podciągnąć trochę clarity, tylko nie za mocno. Nie chcemy zrobić takiego efektu, chcemy tak podciągnąć maksymalnie do 19-17. To jest minimalny efekt, ale daje takiego życia w tym zdjęciu. Jak chcecie zobaczyć, jak wygląda zdjęcie, przed obróbką przytrzymujecie je palcem. Proszę bardzo. Tak wyglądało wcześniej, a tak wygląda teraz. Więc to jest taka podstawowa obróbka, która pozwoli Wam wyciągnąć światło. Kolejna rzecz, która Was interesuje, to kolor. Proszę, wybrałem zdjęcie, które ma za dużą saturację, jest zbyt intensywne. To jest mój wujek, który stał sobie na plaży. Jest czerwony. W ogóle kolory są takie, że aż bolą oczy. I teraz chcemy doprowadzić to zdjęcie do porządku, ucząc Was, jak korzysta się z koloru. Pierwsza rzecz, którą robimy, to przecinamy i wyrównujemy horyzont. Proszę bardzo, weźmiemy sobie square, czyli kwadrat. Horyzont wyrównujemy tutaj palcem. Proszę bardzo, mamy mojego wujka z tyłu, nawet za nim mamy jakiegoś wędkarza. Klikamy OK w prawym dolnym rogu i teraz pierwsza rzecz, którą chcemy zrobić, to chcemy doprowadzić skórę do porządku. Skóra nie może być czerwona, ona zawsze wchodzi w lekką czerwień, no ale to wygląda jak rak. Więc zmieniamy kolor w ten sposób, że wchodzimy w kolor, proszę bardzo. Tutaj wchodzimy w mix u góry po prawej stronie. Czerwony kolor jest zaznaczony, mamy jeszcze pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, turkusowy i tak dalej. Wchodzimy w czerwony, bo czerwień chcemy ściągnąć. Mamy trzy tutaj pozycje. Hue, Saturation and Luminance. Czyli hue to jest kolor, czyli możemy zmienić tą czerwień na przykład na taki różowy kolor albo na taki bardziej żółty. Możemy zmienić intensywność tego koloru przez saturację i to chcemy dzisiaj zrobić. Ściągamy troszeczkę kolor, zobaczcie, już zaczyna ta skóra naturalnie wyglądać. Schodząc lekko z saturacją, nie za mocno, bo możemy oczywiście czarno-białe zrobić to zdjęcie. Chcemy tak, żeby skóra wyglądała naturalnie. I teraz mamy jeszcze światło, luminance, które możemy albo ściągnąć w dół, czyli zrobić z niego murzynka, albo zrobić białaska. I teraz chcemy to zrobić tak, żeby było ok. Czyli ja bym lekko podświetlił mu tą skórę, żeby nie była aż taka ciemna. I nawet z czerwieni wszedłbym lekko w żółty kolor, żeby ona, ta skóra była taka bardziej naturalna. Proszę bardzo, saturację leciutko. Jeszcze lekko w żółty. Mamy. Czyli skóra wyglądała wcześniej tak, a teraz wygląda tak. Teraz możemy zrobić bardzo fajną rzecz, która Wam się spodoba, czyli zmienić na przykład kolor niebieski w tle. Dodać trochę turkusu, takiej, wiecie, magii w zdjęcie. Tylko trzeba uważać, żeby nie przesadzić, bo ja też z tym przesadzałem. Wchodzimy w mix. Klikamy niebieski kolor. I teraz w hue zmieniamy, zobaczcie, saturację na taki bardziej turkus. Nie aż taki i nie też fiolet, tylko tak delikatny turkusik. Minimalnie. Teraz możemy ściągnąć lekko saturację. Proszę bardzo, żeby nie kuło tak w oczy. I teraz najfajniejsza sztuczka, która Wam się spodoba, czyli zmienimy kolor piasku. Wejdziemy w kolor żółty. I żółty to jest piasek. Proszę bardzo. Albo był taki bardzo żółtawy, albo zrobiliśmy go tak, jak wygląda w tropikach. I jest po prostu biały. To jest podstawowa obróbka, jeżeli chodzi o kolory. Przytrzymajcie palcem i zobaczcie. Już jest zdjęcie poprawione. Już nie mamy tego intensywnego koloru. Skóra jest w normalnym kolorze. Dodaliśmy trochę magii. Tak wygląda obróbka koloru. Teraz pokażę Wam, jak to w praktyce wygląda na kolejnym zdjęciu. Mamy zdjęcie, które chcemy przyciąć do kwadratu i wyrównać horyzont. Wchodzimy w crop. Wchodzimy w square. Proszę bardzo. Tutaj przesuwamy.
to zdjęcie będzie ok. I teraz bym zrobił tak, że słupy po prawej stronie, tak jak widzicie, te malutkie są proste, więc akceptujemy. I teraz zaczynamy od podstawowej obróbki, którą znacie już. Najpierw podciągamy shadowsy, proszę bardzo. Ściągamy trochę highlighty, żeby było widać chmury w tle. Nie za dużo, nie za mało. Możemy ekspozycję sobie lekko zwiększyć lub zmniejszyć. Ja bym ją lekko zwiększył. Zobaczcie, teraz jest jaśniejsze to zdjęcie. I teraz bym podciągnął lekko kontrast. O, już od razu widać kolory. Zrobiło się to bardziej intensywne. Trochę bym zszedł z kontrastu i teraz wszedłbym, ponieważ nie mamy ludzi, możemy się zabawić clarity, przejrzystością. Jak są ludzie, to wygląda nienaturalnie, bo worki pod oczami się powiększają, a tego nie chcemy. Ale jeżeli nie mamy ludzi, to możemy wejść w clarity i zobaczcie. No tak wygląda już trochę za mocno, ale tu możemy trochę podciągnąć, żeby droga nam się tak trochę bardziej pojawiła, zrobiła się bardziej egzotyczna. Teraz możemy zrobić bardzo fajną rzecz, czyli jest żółty tutaj na tym zdjęciu i żółty wyciągnąć, żeby zwracał trochę uwagi. Ja bym wszedł w kolor, w mix, to bym kliknął kolor żółty i saturację bym podciągnął. I zobaczcie, żółty na pasach się zwiększa, ale też w miejscu oświetlenia w tle. Na końcu drogi, tam gdzie świeci słońce, też podciągnęliśmy intensywność tego żółtego koloru. Teraz jeszcze możemy... I teraz możemy wejść w niebieski, wprowadzić trochę turkusu w tle. Już widać, że się pojawił na niebie. I teraz jest bardzo modny taki styl teal and orange, czyli turkus i żółty. Czyli nie ma zieleni, zamiast zieleni jest żółty. Więc wchodzimy w kolor zielony. I w kolorze zielonym, zobaczcie, co można zrobić. Można zmienić go na bardziej żółty. I zwiększyć intensywność. Najpierw przez hue, potem przez saturację lekko podkręcić. Albo go ściemnić, albo rozjaśnić. To już jakby kwestia waszego indywidualnego wyczucia. No oczywiście to zdjęcie jest trochę przerysowane, ale jak zobaczycie, jak wcześniej wyglądało, proszę bardzo, tak, a teraz wygląda tak. Więc nabrała intensywności, zrobiło się bardziej egzotyczne. Ja trochę przesadzam oczywiście tutaj z kolorami, to trzeba bardzo subtelnie to robić, no ale widzicie, jak to działa. Znając już podstawy, mogę wam dać w prezencie preset, na bazie którego będziecie w stanie przygotowywać własne zdjęcia. Po prostu łatwiej będzie go najpierw wgrać na zdjęcie, obrobić to zdjęcie moim sposobem, a później sobie je dostosowywać pod własne potrzeby. Żeby ściągnąć preset, musicie wejść tutaj w link na dole w opisie, ściągnąć go sobie na komputer i później, jeżeli macie MacBooka i iPhone'a, to wysłać airdropem. A jeżeli nie macie, to wyślijcie sobie po prostu ten plik, który wam wysłałem, mailem do siebie na telefon. Musicie go ściągnąć, to jest format DNG i wrzucić go po prostu w galerię zdjęć. Ja wysyłam go sobie teraz airdropem. Jeżeli wyślecie go sobie teraz na telefon, to robicie tak, że odpalacie Lightrooma, klikacie plusik, wrzucacie, tutaj jest format DNG, ostatnie zdjęcie, akceptujecie. To chwilkę potrwa, bo ten plik ma trochę więcej danych zapisanych, czyli mniej więcej ustawienia kolorystyczne, które specjalnie dla was dzisiaj robiłem tutaj na komputerze. Proszę bardzo. Tutaj są całe ustawienia. To jest ten sam Lightroom, który jest tutaj w telefonie. To jest ciekawe. Tylko, że ma więcej po prostu możliwości. W sumie wszystkie możliwości są tutaj też. Wchodzimy w zdjęcie. I teraz, żeby zapisać preset, robicie tak. Wchodzicie w prawy górny róg, w te trzy kropeczki. Klikacie Create Preset. Teraz wpiszecie preset name z dużej litery Borsuk Vlog Preset. Wchodzicie niżej w Preset Group i robicie Create New Preset Group. Wpisujecie Borsuk Vlog. Klikacie Gotowe i klikacie u góry haczyk, że OK, zapisujecie. Preset się zapisał, żeby zobaczyć, co ten preset robi, czyli co ta nakładka robi na wasze zdjęcie. Wystarczy, że przytrzymacie zdjęcie i widzicie, jak wcześniej zdjęcie wyglądało. A jak puścicie, to tak wygląda po obróbce. I teraz macie gotowca, z którego ja lubię korzystać. Rozpoczynam obróbkę zdjęć w ten sposób, że wrzucam preset sobie, taki, który sobie już kiedyś przygotowałem, i zaczynam na bazie tego presetu majsterkować ze zdjęciami. I pokażę wam, jak to wygląda w praktyce. Wchodzimy do zdjęcia. Wybrałem jakieś różne, prześwietlone, niedoświetlone. Zaraz pokażę wam, jak to wygląda. Wchodzę pierwsze zdjęcie. Klikam na dole. Słuchajcie, za lightem, za kolorem, za efektem. Jeszcze kawałek dalej jest presets. Klikam presets. Wybieram sobie z listy tutaj Borsuk Vlog. Klikam Borsuk Vlog Preset. Tak, akceptuję i akceptuję.
I zobaczcie, no jeszcze nie ma tego efektu, jakieś jest zdjęcie jest za jasne. Za jasne jest dlatego, że zdjęcie zrobione było prześwietlone, czyli było za, po prostu jest za jasne. Więc można to zrobić jednym suwaczkiem, który proponuję Wam dorzucać przy każdym zdjęciu po zaakceptowaniu presetu. Robicie tak, że wchodzicie w light i prawdopodobnie jak ekspozycją zejdziecie w dół, patrzcie. To już zdjęcie zaczyna wyglądać tak, jak powinno wyglądać. Kolory zaczynają być takie, jakie Wam przygotowałem. Więc schodzimy trochę tak, żeby było bardziej egzotyczne. Możemy zrobić jedną fajną rzecz, czyli możemy pobawić się kolorem skóry. Wchodzimy sobie w kolor, wchodzimy w mix, wchodzimy w kolor pomarańczowy. To jest najczęściej kolor skóry. I teraz mogę zrobić z siebie na przykład murzynkę albo bardziej opalonego gościa, schodząc luminance w dół, patrzcie. Widzicie, jestem ciemny albo jestem jasny, białasek. Musicie bardzo ostrożnie oczywiście tym manipulować. Ale jeżeli macie nieopaloną skórę, to możecie sobie troszeczkę ją opalić. Jeżeli jest zbyt czerwona czy różowa, to już wiecie, jak się to robi. Hue możemy iść w lewo lub w prawo, jak nam wygodnie. Możemy też, to jest ciekawe, zmienić sobie na przykład kolor bluzy. Wchodzę w kolor żółty i patrzcie. Mogę ją zrobić bardziej zieloną, albo zrobić bardziej pomarańczową. Dowolnie możecie kombinować z takim zdjęciem. Proszę bardzo, zdjęcie wyglądało wcześniej tak, a teraz wygląda tak. A teraz pokażę Wam, jak to jeszcze wygląda w jakimś takim bardziej egzotycznym miejscu, czyli jak mamy palmy. Wycinamy sobie tutaj kwadrat. Proszę bardzo, akceptujemy i wrzucamy preset, który dla Was przygotowałem. Proszę. Od razu mamy bardziej egzotyczne miejsce. Teraz macie wyjściowo, wiecie, jak to wygląda, kolory są zmienione, ale możecie sobie poprawić. Na przykład kolor piasku. Wchodzicie sobie w piasek. Tak. Wybieracie kolor pomarańczowy i schodzicie z saturacją, macie biały piaseczek. Możecie też rozświetlić ten piasek, zrobić go bardziej, na przykład światłem luminance, bardziej egzotyczny. To już jest kwestia Waszej indywidualnej zabawy. Ale tak zaczyna się przygoda z obróbką. Macie preset ode mnie. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to oczywiście napiszcie mi komentarz, pokażcie mi, jakie zdjęcia zrobiliście. I też dzielcie się po prostu swoją wiedzą, doświadczeniami, bo ja też zawsze się uczę. Oczywiście zasubskrybujcie kanał, ale nie tylko subskrybujcie. Wciśnijcie jeszcze ten dzwoneczek po subskrypcji, czyli jakby dwa razy zasubskrybujcie, po to, żebyście dostali informacje, jak wrzucę nowego vloga. Na pewno będzie jeszcze vlog o tym, jak robić zdjęcia. Już mam materiał gotowy, czyli jak robić zdjęcia telefonem. I też będzie vlog, jak odpicować te zdjęcia, czyli jakich aplikacji użyć, żeby na przykład usunąć pryszcza z czoła. I jak to mówią, stay tuned. Do zobaczenia. Cześć!